Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, proszę do kolejnego odcinka z gry Robin Hood Sherwood Boulders i troszkę tutaj sobie pozmieniają. Faktycznie nie znalazłem momentu, jaki można byłoby przesuwać wybudowane budynki, natomiast miałem trochę surowców, to je zniszczyłem i postawiłem jeszcze raz. Tutaj jest miejsce na Kacza bodajże, bo daliście mi informację, ja w zasadzie to Alicja dała, za co ci mocno serdecznie dziękuję, że faktycznie będzie mi potrzebne możliwości tkackie, by wykonać te lepsze skóry. A znowu, co mi się na tą chwilę niekoniecznie podoba, żeby wybudować tkalnię, potrzebuję cegieł. A żeby potrzebować cegieł, potrzebuję od groma gliny, bo bodajże chyba 8 sztuk gliny produkuje jedną cegłę. Zresztą to możemy na szybko sprawdzić. Przepraszam, znowu zapomniałem, że to mamy na X, a nie na Escape'ie. Pokaż na kolego. Tak, jedna cegła to jest 8 gliny, 5 sosny, no i wiadomo, że monety. Monety tam posprzedajemy, coś to się powiedzmy uzbiera. Natomiast dzisiaj zrobimy sobie te oto misje poboczne, dostępne zadania. A jak gdzieś znajdziemy, o, strzelbliny obraza przeciwników, o tym też Alicja wspominała, że te misje są faktycznie czasowe, także trzeba szybko działać. Dobrze, ale to sobie zostawię na kolejny raz. Dzisiaj sobie biegniemy. Tutaj jest obóz królewskich zwiadowców. Czy mnie to w czymś w jakiś sposób interesuje? Komo, nie wiadomo. Biegniemy tutaj. No to biegniemy. Może po drodze znajdziemy trochę gliny. Chociaż pamiętam, gdzie była glina, ale nie pamiętam, jak tam dojść. To jest inna kwestia. Pamiętać, że była, a jak do niej dojść, to jest. No właśnie. Może nie kończę tego zdania. Czy ja tędy? Okej, tędy. No to biegniemy, panie Robin Hoodzie. A przy okazji zbieraj. Na to wygląda, że będziemy musieli się nastawić później. Znaczy ja to zrobię na wycięciu. Jeżeli chodzi o zbieractwo z sosny, bo tego też widzę, dużo będzie potrzebnych. Każda cegła potrzebuje tam kilka sztuk, nie? Tam było 5 bodajże. Także będzie co zbierać. To miejsce chyba nas nie boli w żaden sposób. Mam taką nadzieję. Aha, pamiętamy to miejsce. O, no dobrze, no troszkę się pochowiemy w zbożu. Można i tak. To takie resztki murów. Na ten murek wygląda, że można wskoczyć, nie? Bo jest ten zielony, zielono-żółty. Aha, murek, okej, okay, dobra, to nie jest murek. Daleka to inaczej wyglądało. No właśnie, o to chodziło. Czy tutaj coś ciekawego, kolego? Nic. Ciekawy dom. Pamiętacie, mamy znaleźć dom o tego pana, którego uratowaliśmy ostatnio przed ścięciem. On mówił, że znajdziemy jego dom po jakichś kwiatach, nie? I dostaliśmy klucz do niego. Także może kiedyś go znajdziemy gdzieś, nie? A na tą chwilę, Robin Hood, bierz ile chcesz. Aha, nie wiem czy zauważyliście, robiłem sobie zapas strzał, nie? Ciekawe, że na stack wchodzi tylko 200 sztuk. 45 mi tutaj zostało tak luzem. Okej. Proszę kury, ale nie widzę. Ciekawe. A, o ladzie. Tu jeszcze widziałem dwa budynki. No właśnie. A, biega tu sobie kurczak jeden, okej. Łóżko. A tu mamy też nasze miejsce. No dobrze. Wy jesteście... Okej. Okay. Dzień dobry. Czy można od was coś sobie pożyczyć ciekawego? Zamknięte. Nie bardzo. Kurę mogę pożyczyć? Można by wody użyć. 5555, nie? Elegancko. Tak, 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 też tak sądzę.
O, wydarzenie Młyn Ciryka w Opałach. Rozpoczęte. O co tu chodzi? Pokonaj rycerzy niszczących młyn. Aha, okej. Okay. I wszystko jasne. To bym jak jeszcze widział, nie? O-o. Dobrze, jeden ogarnięty. Okej, staminy mi zabrakło. Okej. Czekaj, muszę się zregenerować, nie? Nie jest taka prosta sprawa, kolego. Tego nie widzę. Czekaj, 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 ja muszę pierw go ogarnąć. To nie jest takie proste. Nie uciekaj. Okej, drugi ogarnięty. Następny. Kolego. Ukończony pomyślnie, ale zobaczę, że dużo nie brakowało do zniszczenia, nie? Skubaniutcy. Co? Czekaj, zaraz do ciebie przyjdę, kolego. Tylko pozbieram to, co mi tutaj panowie zostawili. Nagrodę. Za pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy, nie? Poproszę. Przydają mi się monety na budowę cegieł. Między innymi. Okej. Okay. No, już to musisz sam ugasić. Old hell! Royal dogs! The entire mill needs repairs. This will ruin me. I was just robbed by some scoundrels and now this. The ones lying here won't destroy anything else. As for the theft, I suspect you'll get your gold back in the end. We'll see how it goes. Either way, thanks for the help put in one. I'm Robin. Tell me what's this business with the knights was. Sirrah, my lord, it was about nothing. They drank, they brawled, and then decided to devil lives in the mill. You're right. Sounds like royal soldiers. Sound like simpleton. Mm-hmm. Now I have to get rid of the bodies before the others notice something's off. See to it, and I'll help with rebuilding. Let's make it so there's not a trace of this sorry incident. Thousand thanks. Please gather the wood, and I will handle the rest. Make haste. I'll be back soon. Okej, no to ciekawe. Mamy mu zdobyć 40 sosny, tak? No dobrze, to myślę, że gdzieś tu ogarniają po drodze. No dobrze, może zróbmy go od razu, będzie kolega z głowy. Pytanie, gdzie znajdziemy sosny, nie? Pewnie w lesie. Pokażę, gdzie my w ogóle jesteśmy. Ja bym gdzieś biegł w tym kierunku, powiedzmy. Albo nawet... Good question. Za plecami. Też pole. O kurczę. Ale tam jest w oddali widać, także spoko. Dobrze, moi drodzy, ale że... Co tu było? Aha, szawia chyba, tak? Tak. Okej, okay, o! A już chciałem powiedzieć, że wytnę ten kawałek, a tu też coś ciekawego się znajduje. Także zobaczmy. Tu w ogóle jakieś większe drzewo jest do ścięcia. Ciekawe mury. Chęcią sobie je zwiedzimy, nie? Chociaż mi pokazuje, że na górze nic nie ma. No właśnie. A szkoda. Dobrze, to ja zbieram sosnę i widzimy się, moi drodzy, za parę
To jest Bóg. Ja cię kręcę. Trzeba mieć szczęście. Tam jakaś brygada RR idzie. Tak ich zostawimy w spokoju. Bóg. Bóg. Kurczę, bukowy las, nie? Jak człowiek chce dobrze, to wychodzi jak zwykle. Bóg. No i będę się musiał wrócić do początku, do naszej początkowej mapy, nie? Znaczy do pierwszego obszaru. Ale ja tu chyba widzę glinę. Czy to jest glina? Mam taką nadzieję, a nie mieć. Pięknie. No i nawet udało się lepiej. Gdzie jest Kilof? Dajesz, kolego. Okej, okay. Nie ma z tej kupy może jakichś dużych zasobów, ale zawsze jest, nie? Dobrze, moi drodzy, to ja biegnę z powrotem gdzieś początkowe obszary. Jak dobrze pamiętamy, to w tych rejonach tych sosen było o wiele więcej. A z wami to będziemy później rozmawiali. Także widzimy się za parę chwil. Okej, okay, tak biegam sobie po tym rejonie. To jest jakieś oznaczenie jakiegoś zamku starego, czy ruin bodajże. Znalazłem otóż właśnie to. I z chęcią tam wejdę. Ja tylko mnie zastanawiam teraz, bo nie mamy dostępu do pierwszego lustra, nie? Chyba, że to działa od tyłu. Chodźmy tu zobaczyć, co tutaj ciekawego znajdziemy. Okej. Okay. No dobrze, w takim razie musimy światło chyba tam skierować. Tylko skąd mamy je zdobyć, nie? Wow, no. Okej, okay. To otworzy tą skrzynię, dobrze. Pytanie teraz podstawowe. Gdzie jest początek? Z racji, że ty jesteś skierowany w tym kierunku, to on powinien... Widzę cię. Haha, widzę cię. No to, moi drodzy, próbujemy. Okej. Okay. Ten z tym kilofem lata. Okej. Okay. Czekaj, ustaw się dobrze, żebym widział cokolwiek. Byłoby okej. Okay. Wbijamy. No i bardzo ładnie. Co my tu mamy? Farba, maśrzałwi, okłady z miodu, kaszyjniki. Skrzynki czeladnika. Wszystko pięknie, ładnie, tylko kurczę, nie potrafię znaleźć ulepszenie i to tyle jest ulepszenie. Nie potrafię znaleźć skrzynki, która mi naprawi te przedmioty, nie? No co z tego, jak ja je fajnie ulepszę nawet do maksa, jak potem go zniszczę. A nie, jeszcze nie znalazłem miejsca, gdzie mogę kupić te skrzynie, jeśli chodzi o naprawcze. Chociaż może w tej miejscowości, którą widzieliśmy niedawno. Tu jest jakaś taka miejscowość, nie? Tu. Może tu jakiś handlarz się znajdzie, albo cokolwiek. Nie wiem, gdybam, nie pytam, tylko tak sobie myślę głośno. Bo u moich chłopaków na miejscu nic takiego nie zauważyłem. Dobrze, moi drodzy, już dość tego. Czy to jest sosna w końcu? No w końcu. Dobrze, to ja zbieram i widzimy się blisko tamtego zniszczonego młynu, tak? Okej, co to za ekipa? Ja tu sobie delikatnie zbieram drzewo, a tu mnie zaatakowali. Śpiewań sobie łup łup. Ja wam dam łup łup zaraz. Chodź tu.
się uchylił. Teraz już ci nie wyszło, nie? Oż ty, Mendo! No chodź. Czekaj, chwilę, potrzebuję chwilę. Tak jest, sami się atakujcie. Ej, 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 nie ma takiego bicia. Dobrze, jeden. Drugi. Gdzie jest tamten osioł? Tu jesteś. Oj, nie zdążyłem się uchylić. No nie ruszaj się. Oj, ty już skrzenił kierunek. Oż ty. Co jest z tobą Robin dzisiaj? No. Od razu lepiej. Monetki tylko. Gdzie te dwa osły? Tutaj zostały. No to ci, ja cię kręcę, nie? Już miałem sosnę zabraną, już biegłem z powrotem. Ale myślę, że dotnę tę sosnę jeszcze jedną. Może mi się akurat ten kilo do końca... Nie, to nie jest ta akurat. Może mi się ten kilo do końca zużyje. O, tu jest, okej. Okej, jak przytrzymamy E, zbiera od razu wszystko. Fajna opcja. Dobrze, moi drodzy, biegnę na szybciocha i widzimy się na miejscu. Normalnie jestem zadowolony. Zobaczcie, co znalazłem. Znalazłem dwie grudki gliny. Jedna jest tu, druga po drugiej stronie. Coś pięknego. Czyli warto szukać gliny przy wodzie, nie? Przy rzece w sumie. Także elegancko. Nie wiem, na ile mi to wystarczy, ale zobaczymy. Może. Okej, to no może na jedną cegłę może wystarczy, nie? Nawet tych cegieł tam potrzebujemy chyba 10, tak? Dajesz, kolego, i biegniemy do Cirika. Bo czeka kolega. Okej. Oczywiście po drodze jeszcze mnie zaatakowała jedna ekipa w tych białych, wilczych strojach. Ale udało im się zbiec na szczęście. Bierz, kolego. Czy my tu byliśmy? Panie. Król Jan bez kopalni. Sprawdź, gdzie się w kopalni Hydrewolf. Kliknij, aby śledzić. To tu przyjdziemy później, bo to wygląda na większą misję. Skończmy przynajmniej to, co zaplanowaliśmy na dzisiaj. Po kolei, nie? Bierz mech, bo się może przydać. Konopie też. Jeszcze jeden mech. Szałwia. Obóz otrącony, tu też będziemy musieli wpaść w pewnym momencie. Mech. No też ciekawe miejsce do sprawdzenia. Daleko jeszcze, tak biegnę i biegnę, końca nie widać. Już prawie na miejscu. No można było skorzystać z drogowskazu, ale jednak wolę sobie pobiegać, bo przy okazji coś się jeszcze pozbiera po drodze. Witam, panie, jestem. Pewnie, że tak. O,
Robin's actions bring hope to the poor and needy. However, they do not escape the attention of the Sheriff of Nottingham. It is known that one could hardly find a more formidable foe in the entire kingdom. That's likely everything you needed. Will you manage to rebuild? Yes, I will now. It'd be easier if my son Much were here, but he hasn't been home for weeks. If I run into him, I'll send him your way. I don't know how to thank you, Robin, but take this for now. It'll give you strength if you meet the local stable master. Tell him I'd seek you and said to have your fare covered for the next few rides. Take care, and remember, there are changes in Sherwood. No jaki ładny młyn. Kupiec? Co masz ciekawego? No właśnie. Co ty tu masz, co by mogło mnie zainteresować? Cebula, czosnek, sól. A nie masz pustych butelek, kolego? Bo bym kupił u ciebie tak 30 sztuk od razu. Nie masz, nie? Bo po co? No właśnie. Bo po co? Ale sobie u ciebie zabiorę jedną mąkę jedwabną. Tak przy okazji. A nawet dwie. Co tu pani jeszcze ma fajnego? Chleb. No i po co mam kupować, nie? Dziękuję. Dobrze, powiedzmy, że mamy kolejną misyjkę ogarniętą i faktycznie wyskoczyła nam reputacja 21%, chyba dlatego, że przekroczyliśmy 20%, tak to sobie wyobrażam. Pojawiła się informacja o tym, że szeryf zaczyna się nami interesować, nie? Moi drodzy, miałem iść tutaj, ale chyba pójdę tutaj. Piekarz, dobrze wiedzieć, studnia. Studnia. Na razie nie potrzebuję cię, koleżanko, ale do tego miejsca chętnie sobie wybiorę. Zobaczymy, czy tą misję jeszcze da się ogarnąć dzisiaj. Bo nie ukrywam, chciałbym. Dzień dobry, a ty tutaj co odprawiasz? Pilnujesz pustej skrzyni? Bode się nazywasz, okej. Okay. Panie Bode. I'm Robin. And what's your name? I'm Bode. I'm waiting for my father. He told you to wait here, alone? No, father got caught by the men with swords, and they said he'll rot in a dungeon. He'll rot. He'll rot in a dungeon. Bode. You're very brave to be waiting for your father here by yourself. Don't worry. Those people won't hurt him, and he'll be back with you soon. Just show me where they took him, all right? There! I heard them laughing, beating him. Keep your chin up, and don't go anywhere. He'll come back too soon. Okej, okay. Zabij przeciwników i uratuj Rusta, tak? Daleko to mamy? No blisko. No dobrze, no to co? Idziemy, moi drodzy. Idziemy. Czyżby to było to miejsce? Ciekawe miejsce według gry. Okej. Okay. Im więcej zabijemy po cichu, tym lepiej dla nas, nie? Konopia, no dziękuję. Oj, przepraszam, nie ten przycisk. I ilu was tutaj, moi drodzy szwendacze, znajdę? Dziesiąty level. Oj, ja cię smolę. Okej, okay, tego akurat zabijemy, to spoko. Tamtymi dwoma będzie gorzej. Zatrzymaj się, stój, kolego! No właśnie, a ty idź dalej. Dalej. Dalej, brawo ty. Brawo ty. Nie zdążyłem, nie? Yeah! Nie zdążyłem. No dobrze, no to mamy po staremu. Pojedynczo. Jeszcze łucznik, no ja cię kręcę. Miałem nadzieję, że będzie tylko tych trzech, nie?
No to jest po nas znowu. No właśnie. Misja do powtórki. Okej, okay. Zanim się zaczniemy z nimi tutaj bawić, ma tylko 5 level. On też ma 5 level. Zobaczcie, że gra tak jakby wygenerowała innych przeciwników, nie? To ciekawe. Może dlatego, że nas zabili. Faktycznie gra ułatwia nam sytuację. Nie wiem, trudno powiedzieć. Natomiast możemy sobie jeszcze wydać 6 punktów. Pytanie na co, nie? Pytanie na co? Ścieżka strzały mnie dość mocno interesuje. Okej. Okay. Moglibyśmy w końcu zacząć używać tego spowolnienia czasu, nie? Tak na swoją drogę. Ścieżka zwinności, ścieżka ostrza. Też by warto było obrażenia od ostrza powiększyć. Specjalne obrażenia. W ogóle nas te interesują, nie? Nawet nie. Te zwykłe nas interesują, czyli ta ścieżka. Przebicie bloku. Biorę. Obrażenia od miecza. Biorę. Zużycie energii miecza biorę, bo się przyda akurat mniejsze zużycie. 3% specjalne. No niech będzie. Tak, zapisz. I znowu to zrobiłem, to samo co wcześniej, nie? Kurczę. Jeszcze raz. Cyk. 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 Zastosuj. Tak. Przepraszam. Niepotrzebny błąd, nie? No chodź tutaj, nie bój się. Ja na się poczekam, nie będę taki. Wstydliwy. Nie przyjdzie, nie? No to my do ciebie przyjdziemy. Tak czy siak. Prędzej czy później. Ewentualnie ty przyjdziesz do nas z całą ekipą, nie? To jest coś, czego mógłbym użyć jako odwrócenie uwagi? Chyba nie bardzo. Tu jeszcze jeden jest. Ja cię kręcę. 8 level. No tego nie zabijemy. Widzicie, ma informację o nożyku po prawej stronie. He got one across the muzzle. Ha ha. He's probably sitting where we left him, the little wimp. When I get out of here, I'll... You'll what? Shut your gob or I'll put new holes in it. Masakra. Okej, ten stoi w miejscu, nie rusza się, widzę. Tamten chodzi do przodu i do tyłu. Tamten chodzi po swojej ścieżce. Dość daleką drogę, widzę, odbywa. Dobrze, gdyby ten się w ogóle nie ruszał, byłoby spoko. Tak jak tamten kolega. No nie, zauważy mnie ten, kurczę. Przepraszam. Przepraszam, zapomniałem o tym ośle. Okej, to znowu będzie śmieszna walka, nie? Jeszcze mi się ból zaraz niszczy. Okej, biegnie znowu z drugiej strony, kolego. Tak samo mi się łuk niszczy, tak samo mam na wyczerpaniu też i miecz. Okej, okay, jeden mniej. Drugi. No chodź tu, kolego. Okej.
Okej. Okay. Następny z głowy, że tak to określę. Okej. Okay. Kolego. No nie ruszaj się. Dziękuję. No, nareszcie. Okej. Wszyscy pozbierani? Chyba tak. No to idziemy uratować chłopa, nie? A przy okazji coś sobie pozbieramy. Oczywiście. Biorę. Gotuj. Mogę coś ugotować? Nie mam składników, ok. Maś z krwawnika, spoko, przyda się. Kufer. Nic ciekawego, dobrą sprawę. Iwo, chętnie. Naszyjnik. Chętnie. Coś tu jeszcze ciekawego oprócz ciebie, kolegi? Chyba nie. Chodź. Why did they seize you? I was gathering kindling in the woods. It's not allowed, but my boy was cold and we need something to cook on. That's understandable. Besides, a forest should be for everyone. Why is it only the king and his lackeys get to crawl all over it? You know what? I don't think they can. The forest is for everyone. My people and I live by that rule. You speak wisely. What do they call you, hooded one? Robin, and you are? Ruster, but right now I need to get back to me, lad. Is his name Bode? Yes, is he all right? No, safe and sound. If a little scared, but still brave. He's waiting not far from here. In fact, he sent me here telling me you were captured by the king's men. Good lad. All that's left for me in this world. Find us, Robin, and we'll talk about the reward. We'll meet again. I'm counting on it. Okej, okay. Ja od razu do ciebie pójdę. Bo jeżeli chodzi o nagrodę, to nie ma co czekać, nie? Ja już do ciebie biegnę. Tylko może się podleczę, bo znowu spotkamy jakichś osób po drodze. No właśnie. Tam już coś chodzi, nie? Ale to mogą być na... Tak, to nasi są. Okej. Okay. Dzień dobry. Good to see the family back together. It would have been impossible without you, Robin. Bode, what do we say when someone helps us? Thank you. Make nothing of it. No one should be kept in a cage. Definitely not for using the forest. Are you all right? Yes. Let's go home now. Visit us whenever you feel like it. There will always be a bed there for you. We live not far from here. Thank you. I'll probably visit you. Wow, 1300 XP, 425 monet. Takie nagrody to Sebastian i Robin Hood lubi. Tym bardziej, że nam wzrosło o 6,5% reputacja. Sporo, nie? Moi drodzy, sporo wzrosło. Dobrze, ja teraz wracam do siebie. Ale zrobię to wzdłuż rzeki, bo może znajdę jeszcze gliny. Także widzimy się, jak będę na miejscu. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wybudować już kalnię. Także do zobaczenia za chwilę. Okej, okay. Jestem w wiosce. Troszkę udało się, jak widzicie po prawej stronie, informacji mamy, że mamy przedmioty zbyt ciężkie, bo troszkę mi się tej gliny uzbierało. 45, 50, 90 sztuk. A, 145 sztuk, bardzo ładnie. To też to od razu pozrzucamy. Ale zostaje, strzały zostają. Topór póki co zostaje. Muszę jeszcze wytworzyć dwa napoje lecznicze, bo mi się też kończą. Krwawniki dwa od razu. Już sobie dobrałem wodę, żeby nie kombinować.
6 krwawnika jednego. Muszę pamiętać, ten krwawnik faktycznie dość gęsto, mocno zbierać. Teraz tak, ile myśmy tych cegieł potrzebowali? 15 sztuk tam było, dobrze pamiętam, czy się mylę? Dom. Kowal, kuchnia, chata alchemika. Nie chata alchemika, Sebastian, ogarnij się. Kalnia. 10 cegieł, ok. Co robi kowal? Może wytwarzać miecze i tym podobne. Czy jest coś, gdzie możemy naprawiać nasze sprzęty? Może i nie. Ale wszystkiego się dowiemy pewnie z czasem. Dobrze, 10 cegieł. To jest nasz chwilowy priorytet. Cegła. No i nie mamy tyle sosny, o dziwo. Także będę musiał iść po sosnę. Brakuje miejsca na stole. Jak ci brakuje miejsca na stole? O co chodzi? Do magazynu. Mam po jednej robić? No faktycznie. Nie, on tworzy 5 od razu. A, to zmienia postać rzeczy. Ja byłem pewny, że robimy tylko jedną cegłę. To zmienia całą sytuację. No i jesteśmy troszkę do przodu z gliną w takim razie. I nie muszę biec po... Albo i muszę, zaraz się okaże. Kalnia. Cegła. Tak, wszystko mamy, tylko te cegły oczywiście... Znowu nie ten przycisk. Muszę wrzucić do magazynku, nie? Ciekawe, że on nie, w takim ekwipunku nie jest w stanie korzystać. Własnego. Okej. No to budujemy tkalnię w końcu. Ustaw się może dość ładnie. Ja bym to chciał w miarę równą. Otóż to. Kurczę, wejście takiej kiepskiej strony, nie? Tak tego nie ustawił, tu znowu ciasno. Ale w sumie mnie to w niczym nie przeszkadza, czy wejście jest tu, czy tu. Bo i tak nie jestem w stanie zrobić chodnika w poprzek. Bo zrobię to już za późno. O, tak będzie w miarę. Cyk. Także tutaj później powstaną kolejne ścieżki, nie? Brawo ty. I pokaż mi, co my tu możemy w takim razie wytworzyć. Faktycznie wyprawiona skóra łani. Dziękuję. Cięciwa, tkaniny konopne, wyprawione skóry wilka, zbroja, kamuflaż. Wow, nową zbroję możemy sobie wytworzyć. Bardzo chętnie. Cię w to zabawię w swoim czasie. Natomiast teraz potrzebujemy wyprawione skóry łani. Jak dobrze pamiętam, 8 sztuk sól potrzebna. No to biegniemy po sól. Nie 8 sztuk, przepraszam. 5 sztuk potrzebujemy, nie? Bodajże. Jaka jest nagroda za nas już teraz? 825, okej. Okay. Marion, potrzebuję trochę soli od ciebie. Nie obraź się. Łąka jęczmienna, soli. Nie ma tej soli za dużo w sumie. Ale powinno chyba wystarczyć. I muszę cię przeprosić, ale... Muszę, wybacz. A w ogóle myśmy nie rozmawiali chyba jeszcze z kolegą. Jak tam twój kręgosłup w ogóle? How's your back? Did you fetch some balm from Marion? Last time I let myself get coated with the stuff, it was like having pitchlet on my skin. I'll take that as a no. Not worth a piss medicine like that. With all due respect to Maid Marion, I'd rather walk this off. Czasem rozchodzenie nie pomaga. Okej. To jest uparciuch. Dobrze, zrzuć tą sól. I budujemy. Znaczy budujemy. Tworzymy, nie?
Wyprawna skóra łani. Możesz po jednej. Ok, musiałem się upewnić. Da się tak? Da się. No i na upartego potrzebujemy więcej skóry łani. Teraz tak się zastanawiam, chyba mam więcej skóry łani, tylko chyba leży nie tam, gdzie powinna. Albo mi się wydaje i będę musiał iść na polowanie. Mamy tu skóry łani? Mamy, bardzo ładnie. W sumie to wszystko mogę tam od razu zanieść. Tą jedną tu zostawię jeszcze. A tam też mamy dość mocno ograniczone pole do popisu, jeśli chodzi o ilość przedmiotów w skrzyni. A wykupienie kolejnego zestawu miejsc to już jest bodajże koszt 700, no właśnie. Troszkę dużo, nie? Okej, okay. Panie Robinie. Nabiegasz się dzisiaj. Także limit kroków pewnie masz już wykonany, nie? Nie to, to. Dwie na razie. No i podziękował. I zaraz zobaczymy, czego nam brakuje do wybudowania tego, co chcemy. No okej, to was z powrotem zabiorę w takim razie. Nas interesował plac treningowy, tak? Nie, nie plac treningowy. Strzelnica, właśnie. I na strzelnicę miejsce się znajdzie. No i bardzo ładnie. Pytanie, gdzie ją postawimy? Ja bym ją postawił gdzieś w tamtym rejonie. Czy tu nawet. Tylko żeby tu ogarnąć, to potrzebujemy ściąć te drzewa, nie? Déjà vu. Albo tu się nie zmieści? Jak się popieści? Wątpię, nie? Ja bym coś sobie sprawdził. W pierwszej ciekawości, jakie to jest wielkie, nie? No, tu by się zmieściło, powiedzmy. O, zmieściłoby się, nie? Także trudno, nie będzie murka pomiędzy. Ale się zmieści, okej. Okay. To będzie murek tu, który na ile się uda. Okej. Okay. No i sobie od razu sprawdźmy, co tutaj możemy zdziałać. Strzelnica. Cyk. O, ogłuszenie łukiem. W bliskim zwarciu zadziałająco skuteczna metoda zwalczania dystansu. Zwiększania dystansu, jeżeli się trafi oczywiście. Okej. Okay. Prosty łuk, schemat. No i właśnie, on jest chyba lepszy niż mamy teraz, nie? No właśnie. Ja bym ciebie chciał od razu, kolego. Trenuj. Dziękuję. Strzała z miedzianym grotem. I tym podobne. Gdzie co? Ogłuszenie łukiem chcę. Strzał ze skoku. O! Chcę. Strzała z miedzianym grotem. Zwykłe mają 2-4, nie? Z miedzianym grotem lepiej. No właśnie. Zatruta strzała. Uuu. Ognista, słaba strzała dymna. Pułapka z ostrzami. Kurczę, fajne rzeczy. Bierzemy tak. Bierzemy ciebie. Trenuj. I bierz... Aha, bo są dwa potrzebne. Okej. Okay. No to już nie biorę więcej w takim razie. Spoko. Ale teraz pytanie brzmi, jak ja to mogę wytworzyć. Po prostu u siebie? Tak, po prostu u siebie. Kosztuje 12 buku i jedna cięciwa. Cięciwa zaraz sobie ogarniemy, bo ten łuk zaraz nam szlak trafi. Cięciwy można było tutaj zrobić, nie? No właśnie. Dziękuję. Ile tego buku było potrzebnego? Bo mi się wydaje, że gdzieś buk widziałem po drodze.
Bóg. Ten Bóg po prostu musi być w ręce, nie? Czy w schowku? W ręce pewnie. To poproszę. Okej. To Bóg powinien być. Jest Bóg. Świetnie. Tuż kolego ciebie. Cyk. No i podziękował. Ty idziesz na handel. Znaczy się na złą w sumie. Dobrze. No i bardzo ładnie. Ile kosztują wy? Sztabka miedzi. Sztabka miedzi. Tak, ze 4 sztabki miedzi. 5 sztabek miedzi by się przydało. Tak, wybaczcie, że dzisiaj jest troszkę biegania. Ale też się uczę. Zrobisz mi taki jeden zestaw miedzi? Ok, stworzyłeś jedną. Świetnie. To zrób jeszcze 4. Ok, widzę, że to leci chyba 4-krotnie dłużej, tak? Jeśli tworzy więcej. No w sumie logiczne. Uniwersalny. Ja też potem zobaczę, co potrzebujemy, żeby sobie nowy strój wykonać. Chodź tu, kolego. Pokaż. Miedzianym grotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cyk. Tak. Ty tutaj. A ty będziesz jako alternatywa. Ze stalowym grotem trochę drewniana strzała. Stalowy. Okej, stalowy jest jeszcze lepszy. Zobaczcie, 8-12. Wow. Ale póki co będziemy korzystać z tych. Lecę to zrzucić, ale jeszcze sobie tylko zerkniemy, co jest potrzebne do nowego stroju. Kamuflaż. Obniżenie zasięgu wzroku. Hałas, uwaga, 5. Pancerz 4. Trochę mchu i tym podobnych, tak? Ciekawe rzeczy, nie? Sporo miedzi wprawione w skóry łanie. Okej, czyli polowanie na łanie za chwilę się rozpocznie. A inny zestaw, to wszystko na tym polega. A ten drugi zestaw, zbroja uniwersalny. To samo co mamy. Uwaga 6, maksymalna energia 4. To jest to co mamy teraz, nie? No właśnie. Czy to ma sens? Pancerz 4. Obniżenie hałasu, obniżenie zasięgu wzroku. Pancerz. Okej, bo ten uniwersalny pancerzu brak, ale ma ograniczenia na redukcję obrażeń. Oraz więcej energii. Okej. Ale sobie to też wygenerujemy kiedyś tak z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to po prostu wygląda, nie? Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za fajnie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystać jeszcze razy za. Zasubskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz, zapisz tutaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!